Nie każdy ma miliony na swojego peceta, więc dzisiaj przedstawię Wam budżetowe zestawy za 500 jak i 1000 zł. Zalecam kupno zestawu, płyta główna podsocket 775, Q6600 oraz 8 GB DDR2, możliwych do zdobycia za 200 zł. Do tego karta graficzna GTX 460, również około 200 zł. Zasilacz Chiptek 400W za 40 zł oraz dowolny dysk i obudowa do 50 zł. W budżecie 1000 zł radziłbym zainwestować w AMD. Tutaj wybierzemy Phenoma X4-955 za 200 zł. Chłodzenie Spartan 3 LT za 65 zł. Płytę główną pod AMD na DDR2 do 100 zł, 8 GB Hynixa za około 95 zł, 2GB R9-270X za 380 zł, 500W zasilacz Cooler Mastera za 1100 zł i znowu dowolny dysk oraz obudowa do 50 zł. Jeśli chodzi o wydajność zestawów, możecie ujrzeć ją na ekranach. Ja się żegnam i do zobaczenia.